od 3 dni, od blisko 70 godzin, od czasu, kiedy pierwsza fala krytyki spadła na Trybunał Julii Przyłębskiej, potem jak wydał werdykt umożliwiający i otwierający Kaczyńskiemu nie tyle ścieżkę czy drogę, ale prawdziwą autostradę do wyprowadzenia nas ze struktur Unii Europejskiej. Od tego czasu słychać pisk i wrzask polityków Zjednoczonej Prawicy i wszystkich kelnerujących im mediów, że zamach na suwerenność, że zamach na niepodległość, że nie pozwolimy, nie zgadzamy się i nigdy nie ulegamy szantażowi. Cała ta litania, którą Kaczyński od kilkunastu już właściwie lat serwuje swoim wyznawcom. Co słychać w odpowiedzi? No w odpowiedzi słychać niestety podzieloną opozycję, zachowującą się czasami jak dzieciaki w piaskownicy. Na szczęście słychać też i widać mechanizmy obnażające okoliczności wydania tego werdyktu, co do którego przecież nikt z nas nie ma wątpliwości, że nie został wydany i ogłoszony na sali posiedzeń Trybunału Konstytucyjnego, tylko został wydany napisany w gabinecie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj miało nastąpić to prawdziwe sprawdzam. Dzisiaj mieliśmy się policzyć, spojrzeć sobie w oczy i zobaczyć, ilu nas jest. Nas, czyli tych, którzy nie wyobrażają sobie Polski poza Unią Europejską. Pierwszy sprawdzian o 16:00, dziś tutaj w Katowicach, na rynku. Dziś na 10:00 Donald Tusk wezwał, poprosił, zaapelował do wszystkich swoich, do wszystkich, którzy go słuchają i do wszystkich zwolenników pozostania w Unii Europejskiej, żeby wyszli na ulicę i pokazali, jaka nas siła. Poglądam na ten tłum za mną, za chwilę przejedzie tramwaj, to Państwo zobaczą go trochę lepiej, a myślę, że już było widać. I przyznam, że jestem dość solidnie rozczarowany. A być może wpływa na to fakt, że jednak ubiegłoroczne strajki kobiet, te protesty, które miały miejsce na ulicach polskich miast, zgromadziły rzeczywiście dziesiątki, czasami tysięcy osób, które tutaj na przykład w Katowicach, a miałem okazję przyglądać się temu z bliska, sparaliżowały właściwie ruch w centrum, bo wszystkie ulice dookoła rynku i sam rynek były pełne oburzonych kobiet, oburzonych ludzi, oburzonych towarzyszących im mężczyzn. Dziś ten tłum nie wygląda imponująco i jestem rozczarowany, dlatego że liczyłem, że to my, obywatele, pokażemy tym narcystycznym, zarozumiałym, dbającym wyłącznie o własny interes politykom, ilu nas jest i jaka jest nasza postawa i jak nie jest nam obojętne, w jakim kraju żyjemy i my, i żyją i będą żyły nasze dzieci. Zobaczymy, w Warszawie może być lepiej, w tej chwili minęła 17, 3 minuty temu, w związku z czym umawiamy się dzisiaj na profilu Kamil Durczok na Facebooku i zapraszam oczywiście niezmiennie do mojej aplikacji Durczokracja. Już wieczorem, 20:30 mniej więcej, relacja i mój komentarz do tego, co się stało.